Cześć ludzie, z tej strony Kefir. A to jest kolejny odcinek mojej serii ze Star Wars The Old Republic. Jak widzicie, trochę postaci doszło na mój serwer, do mojej kolekcji. No więc tak, jest Jedi Consular Tevikia, jest Smuggler Kartagor, Sith Warrior Dastrian, Bounty Hunter Kefario oraz Trooper Valtones. Dobra, to taka tylko ciekawostka, po prostu poszukiwałem przez dłuższy czas postaci, którą będę chciał levelować, powiedzmy, na tych wyższych levelach, ale jednak uznałem, że moim mainem będzie raczej Tevikia. Odkąd udało mi się zdobyć podwójny miecz świetlny, to jakoś mi się najfajniej tą klasą gra. Dzisiaj PvP, tak więc wchodzimy do gry. Okej. Warzone się ładuje. Po zdobyciu podwójnego miecza świetlnego moje umiejętności znacznie wzrosły ze względu na to, że mam dostępne nowe skille, których po prostu nie mogłem używać bez podwójnego miecza świetlnego. Zdobyłem go w jednym z grupowych questów. Nie pamiętam w tej chwili w jakim dokładnie. Bez sensu, dobra. Natomiast no, powiem wam, że według mnie quest na właśnie taki podwójny miecz powinien być questem klasowym dla Shadow Jedi, ponieważ bez niego tak naprawdę gra Shadow Jedi niespecjalnie ma sens. Oczywiście można grać, można się dobrze bawić, ale tak naprawdę no sporo umiejętności, które są dostępne dla Shadow Jedi właśnie dopiero po zdobyciu tego miecza, są niezbędne do dobrej gry. Czekamy na pojawienie się tutaj takiego fajnego sprzętu, którym polecimy na pole walki. Dobra, jeżeli w miarę umiecie angielski, to zapewne zrozumieliście, co powiedział tamten gość. A jeżeli nie, no to po prostu chodzi o to, żeby zdobyć trzy działa, które są rozmieszczone na mapie, i zhakować je tak, żeby strzelały do statku wroga. W prawym górnym rogu widzicie tak jakby HP każdego statku. Dobra, najważniejszy jest, jak wiadomo, środkowe działo. Dobra, większość poszła na środek, więc nie jest najgorzej. Zestelfujemy się, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zaczyna się pierwsza walka. Ach, ktoś go tam podleczył. Mnie też ktoś leczy całkiem. Dobra, może się uda go pokonać. No niestety mi się nie udało, ale innym się udało, tak więc sukces. Jak na razie wygrywamy, jeżeli chodzi o środkowe działo. Jak tam, no ale niestety oba zewnętrzne są w posiadaniu wroga. Co mnie trochę dziwi, ponieważ tam paru ludzi na początku z naszej drużyny poszło na to lewe działo, a my mamy respawn bliżej, tam ktoś broni, no sam tam nie zamierzam iść. Dobrze by było, żeby ktoś jeszcze się na to zdecydował. Dobra, no. Thank you.
Gra Jedi Consularem ma taką wadę, że niestety dosyć szybko się ginie, jeżeli atakuje nas więcej niż jeden wróg. Natomiast jest to dobra klasa właśnie do walki 1 na 1. Zadaje naprawdę pokaźne obrażenia. Ma nie najmniej powiedzmy nie najgorszy poziom życia, tak bym to określił. Nie najgorszą ilość HP. Natomiast opancerzenie no ma naprawdę słabe. Dobra, tam się dzieje za dużo, ja lepiej tam nie będę może szedł. Tutaj ktoś się do mnie pofatygował, no to już trzeba będzie powalczyć. Ale ktoś jeszcze mnie atakuje, więc mała szansa na przeżycie. Aczkolwiek udało się zdobyć medal, za co? Za 2500 zadanych obrażeń. Tak jak widzieliście w moim poprzednim filmie z PvP, ja nie jestem jakimś świetnym PvP-owiczem. W tej chwili wszystkie cele są w rękach wroga. Na większości serwerów jest tak, że prawie wszystkie potyczki wygrywa Imperium. Tutaj powiedzmy, ja wiem, tak gdzieś te 2/3 wygrywa Imperium, czyli większość, natomiast nie jakąś miażdżącą, powiedzmy. Nie jest to jakaś ilość przeraźliwa. Ech, no nie wygląda to najlepiej cały czas. No i tak to jest, no niestety. Niestety. No nie najlepiej ogólnie moja drużyna sobie radzi. Jesteśmy porozrzucani po różnych punktach, a to jest. To wystarczyłoby po prostu kilkoma graczami równocześnie pójść na jeden z tych zewnętrznych celi. Już byśmy jeden mieli, już byśmy się wtedy skupili na środkowym. No i przejęliśmy w tej chwili cel lewy. Tutaj sądzę, że ta babka do mnie chciała wyjść. Ale nie atakuj ich sam, człowieku. No i teraz jeżeli mu nie pomogę, to wyjdę po prostu na tchórza, a jak mu pomogę, to po prostu zginę pewną śmiercią. No ale dobra, trudno, przynajmniej trochę obrażeń sobie zadam. Ech, no i tak to mniej więcej wygląda. Niestety, no jeden na czterech, nie ma absolutnie żadnych szans, że tutaj konsular. Miałby szansę, powiedzmy, jakiś tank, trooper, wytrwać na tyle długo, żeby po prostu przyszły posiłki w międzyczasie. Natomiast niestety walka Jedi Consularem trwa bardzo krótko, jeżeli przeciwnik ma przewagę liczebną. Dobra, tutaj ktoś na pewno broni tego środkowego celu, tylko po prostu jest niewidzialny, ewentualnie gdzieś tam z którejś ze stron. Dobra, no kryją się, dobra. Nie będę tam szedł. Dobra, tam widzę, że coś się dzieje, tak więc przysprintujemy. Tam jest jakaś walka o jeden z celów. Możliwe, że się tam przydam. Dobra, no wygląda na to, że mamy spore szanse, żeby ten cel przejąć. Aczkolwiek nie jest to jeszcze pewne. W każdym momencie mogą przyjść jakieś posiłki. Dobra, tego najpierw trzeba załatwić. Jednak. Niestety skończyła mi się moc w tym momencie. No i nie wygląda to najlepiej. Dobra, no wygląda na to, że jednak nam się nie uda.
tej przeciwnicy całkiem nieźle sobie radzą w obronie. Trzeba im to przyznać. No dobra, i zostałem w tej chwili praktycznie sam. No i niestety nie udało mi się jeszcze dobić tego gościa, którego usiłowałem dobić przez dłuższy czas. No cóż, przeciwnicy są wydaje się lepsi taktycznie przede wszystkim. Są zapewne graczami bardziej doświadczonymi. My tu mamy sporo takich graczy właśnie dość nisko levelowych, powiedzmy. Nie wiem jak to z przeciwników, to się zgaduję, że będzie to można sprawdzić dopiero na koniec gry. To jest bardzo dobry healer, naprawdę bardzo dobry healer przeciwnika. Moje drugie podejście do niego. Dobra, zestanowałem go. Tak więc nie uciekł jakoś daleko. Aczkolwiek naprawdę dbają o niego gracze przeciwnika, guardują go. Guardują, co to znaczy? To jest taki czar guard, który ja też posiadam. To po prostu polega na tym, że się daje właśnie taką jakby bańkę graczowi ze swojego zespołu i on wtedy otrzymuje trochę mniejsze obrażenia, a część tych obrażeń zostaje przekazane nam, tak jakby, czyli temu guardującemu. I to właśnie w bardzo dobry sposób można w ten sposób ochronić jakiegoś ważnego gracza ze swojej drużyny, między innymi medyka chociażby, taki slang z Battlefielda, oczywiście jakiegoś healera. Dobra, no i przegraliśmy w stosunku strasznym, ponieważ przegraliśmy 545-0. Dobra, dam MVP. Ktoś w ogóle leczył u nas? No ktoś leczył, no ale... Ale no cóż, zdobyłem tylko jeden medal, więc bardzo, bardzo słabo. No cóż. Tak to już bywa. Ogólnie cała nasza drużyna zagrała naprawdę bardzo słabo. Dobra, jeszcze jedna rundka, może kolejny mój występ będzie bardziej udany. Automatycznie jestem zakłekłekłowany, czyli zakolejkowany do Warzone. Tak więc spodziewajcie się rychłego dołączenia. Szczególnie w tych godzinach jest to dosyć łatwe. Właściwie to we wszystkich godzinach. Jeszcze się nie spotkałem, żebym musiał czekać jakoś dłużej niż 5-6 minut na dołączenie do Warzone. Dobra, wróciliśmy do Coruscant i praktycznie od razu włączyła się możliwość dołączenia, tak więc z niej skorzystam. Gramy w dokładnie ten sam tryb. Jednak najfajniejszym trybem jest chyba dla Jedi Consulara tryb z takimi drzwiami, które trzeba otworzyć, aby przejść dalej. Po prostu jako Republika musimy wykraść dane odnośnie jakiegoś statku Imperium, natomiast jako Imperium trzeba bronić tych danych i po prostu jedna ze stron forsuje drzwi, które po prostu prowadzą do kolejnego etapu jakby mapy i zbliżają nas do tych danych. Dlaczego to jest najfajniejszy tryb? Ponieważ cała walka się tak naprawdę w jednym miejscu koncentruje, a tam Jedi Consular jest bardzo, bardzo pomocny i nieoceniony, jeżeli chodzi właśnie o takie potyczki, gdzie jest tłok, gdzie każdy się nawala z każdym. To wtedy Jedi Consular, który z zaskoczenia po prostu wparuje w sam środek walki i zada szybko parę tysięcy obrażeń, jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym członkiem drużyny. Po raz kolejny speaker wyjaśnia zasady rozgrywki.
No dobra, no i mam nadzieję, że tym razem przynajmniej się zbliżymy do zwycięstwa. Poprzedni wynik to był po prostu pogrom ze strony Imperium. No i doleciliśmy i wszyscy niestety lecą na lewo chyba. No cóż, no... No wygląda to po prostu dramatycznie, tutaj wszyscy polecieli na lewą stronę. No, no tutaj praktycznie nie mamy najmniejszych szans, ja tu się włączę do walki, ale... Ach, nie ten przycisk. Dobra, nawet dostałem jakiś medal, nie wiem dokładnie za co, dobra, mniejsza z tym. Właściwie szybki medal nie jest zły. No, całe szczęście, że udało im się przejąć ten lewy cel. No dobra, no to ja tam pójdę razem z nimi. Ach, nie włączyłem sprintu, no co za fail. Dobra, no i szykuje się nam jakaś spora jatka. A, dostaję. Ech, no i zostałem sam na placu boju. No dziwne, bo naprawdę sporo naszych sojuszników, znaczy właściwie moich, tam szło od strony, z której ja także tam szedłem, no i w pewnym momencie zostałem już sam. W porządku, no po raz kolejny wygląda to naprawdę bardzo źle. No dobra, to spróbuję, chociaż tam pójdę, zobaczę jak tam to się prezentuje. No tam również słabo, czyli tak naprawdę wszędzie mają przewagę liczebną nasi przeciwnicy, to wydaje się niemożliwe. To jest ich trzech. Tam też jest ich paru, no wystarczyłoby naprawdę rzucić całe siły po prostu na jeden z tych celi. Właściwie to na środkowy byłoby najlepiej. Po prostu i się na nim skupić. Jak to za szybko zginęli moi kumple. A tak jak mówiłem, jeżeli na mnie jako na Jedi Consulera rzuci się paru wrogów, to ja tak naprawdę nie mam większych szans. Mogę co najwyżej włączyć szybkość mocy, czy nie wiem jak to przetłumaczyć dokładnie na polski, czyli taki skill, który się nazywa Force Speed, i szybko spróbować uciec. To jest jedyna możliwość tak naprawdę. Natomiast ja tej umiejętności używam po to, żeby gonić ewentualnych przeciwników. Ach, nie mogłem przez... No ale cóż, no. No niestety, wydawało mi się, że w końcu tu ktoś przyszedł, ale nikt niestety się nie pokwapił z mojej drużyny. No cóż, no to chyba... Nie pozostaje mi nic innego jak chrzanić to po prostu. Mówiąc może niezbyt ładnie. No i stać po prostu przy celu, który już zdobyliśmy. Przynajmniej parę punktów na swoje konto dopiszę, a nie będę co chwila ginął bez sensu. Nie wiem, może materiał nie będzie zbyt ciekawy, no ale... Powiem wam szczerze, że straciłem ochotę do atakowania wrogich celi. Ale ze względu na to, że nikt inny się do tego nie kwapi specjalnie. Przełączyłem sobie na combat technik. Zguardowałem tego gościa, on już był wcześniej zguardowany chyba. Ale nie jestem tego pewien, więc zguardowałem go podwójnie, można powiedzieć. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Dobra, no i widzimy, że tu czterech gości stoi, łącznie ze mną. No i właściwie to... Dobra, już trzech. No i my nic nie robimy, tutaj nikt się nie kwapi... A, jeszcze za celem jest jeden. Nawet nie wiedziałem, że tu można wejść. No można, niezła... niezła pozycja. Dobra. No i tutaj nas nikt się niespecjalnie kwapi, żeby atakować, nawet jeżeli... Tak naprawdę dwóch tu powinno stać, to jest taka optymalna ilość, która może przetrwać dostatecznie długo. Ale mnie daleko wywalił. Dobra, szybko wracam na miejsce zdarzenia. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest. O, fajnie, nawet udało mi się zdobyć dwa medale dodatkowe. Kurczę, gościu wcale nie jest taki słaby, jak się wydawało. Wydawało mi się, że go pokonamy stosunkowo szybko, natomiast wygląda na to, że mnie zabije. Aha, to jest Bounty Hunter, bardzo, bardzo dobra klasa na PvP. Nie zadaje może jakichś wybitnych obrażeń ten gość. Natomiast na pewno... No dobra, nie będę go gonił. Ktoś mnie podleczył bardzo dobrze. Nie zadaje jakichś wielkich obrażeń, natomiast wytrwać może naprawdę długo. No i kolejny medal przy okazji. Bardzo dobrze, już cztery zgromadzone na moim koncie. Z tym guardowaniem trzeba uważać, niektórzy tego używają trochę bezmyślnie. Tak jak mówiłem, część obrażeń, które otrzymuje zguardowany przez nas gracz, przechodzi na nas, tak więc jeżeli nie mamy dostatecznie dużo punktów życia, to może się na nas zemścić w ten sposób, że zginiemy tak, że ten koleś, na który my rzuciliśmy czar, czy tam umiejętność, będzie otrzymywał obrażenia, a my je otrzymamy i zginiemy. Niektórzy tego uważają, używają trochę bezmyślnie, nie wiedzą o tym. Dobra, kolejny gościu prosi się o... Gdzie on jest tak w ogóle? Dobra, jest tutaj. Kolejny medal, bardzo dobrze. Tym razem za 10 tysięcy obrażeń, które zadałem. Dobra, widzimy, że z tym było już szybciej. O ile zginęło, natomiast jest chyba tak. Było już szybciej. To był DPS. Widzimy, że środkowy cel, on ma ogromne strategiczne znaczenie ze względu na to, że jest przede wszystkim po środku, a po drugie dlatego, że on ma tak jakby tutaj balkoniki takie, z których można obserwować oba skrajne cele. Można obserwować, ilu tam jest przeciwników, więc ma się pogląd na całą sytuację. Przejmując właśnie ten cel. Dobra, nie będę go już dalej gonił. Dostał wystarczającą nauczkę. Tej kolejny, no dobra, tego już ubijemy. Tego już ubijemy. 5 medali, mój rekord to jest... 9 bodajże. 9 medali, to były medale zdobyte... Bounty Hunterem, nie pokazałem tego wam. Oh shit, dwóch. Dobra, no i pokażę wam, do czego się przydaje Force Speed właśnie w takich sytuacjach. No dobra, nasi są tam, więc nie będę uciekał. Nie zamierzam ich zostawić po prostu w potrzebie. Najwyżej zginę, trudno. No zginę. Dobra, nie...
nie przejmowałbym się tym specjalnie. Tutaj właśnie fajne już to jest to, zresztą mówiłem już o tym. Bardzo fajne jest to, że tutaj się liczą przede wszystkim te medale, a nie damage czy healing. To jest tak jakby... Te medale to jest wszystko w jednym, bo to można zdobyć zarówno za healowanie, jak i za damage, jak i za obronę punktu strategicznego na mapie. Tak więc... te medale są tak jakby najbardziej wymierną statystyką gry. Ale mnie odepchnął. Dobra. Najbardziej wymierną statystyką, która naprawdę najbardziej pokazuje, jak grał dany gracz. Dobrze, znowu przegraliśmy. Po raz kolejny bardzo wysoko. Nie aż tak wysoko jak poprzednio, natomiast także bardzo wysoko. Dobra. Ach, nie udało nam się go... A nie, udało się. Myślałem, że się nie udało nam go ubić. Tam widzieliśmy przez chwilę statek. No i zobaczmy, jestem najlepszy w tym momencie w mojej drużynie. Znaczy, to oznacza tyle, że po prostu nasza drużyna była słaba, ponieważ ja nie jestem jakimś świetnym graczem. Dwa, dostałem MVP votes, czyli dwóch ludzi na mnie głosowało jako na najlepszego gracza rundy czy tam meczu. Ja czuję się naprawdę bardzo zaszczycony. Nie wiem, nie są jakieś świetne te moje statystyki. Najwięcej tutaj z protection mam, ponad 10 tysięcy punktów. Dobra, na dzisiaj to koniec. Jeszcze wam może pokażę PvP tego, no, przemytnika, jeżeli uznam to za ciekawe. Ale w następnym odcinku prawie na pewno będzie instancja. Instancja, a tak konkretnie Hammer Station, czyli druga dostępna instancja dla Republiki. Nie grałem jeszcze w nią, tak więc obiecuję wam, że w nią nie zagram, dopóki nie będę mógł nagrywać. To znaczy, na pewno nagram mój pierwszy raz z tą instancją. Od razu ostrzegam, jeszcze przed tym odcinkiem dotyczącym instancji, także będę ostrzegał, że to może być pewnego rodzaju spoiler, ponieważ instancje mają naprawdę bardzo bogatą otoczkę fabularną oraz poszczególne wybory, które tam podejmujemy, mają wpływ na dalszą część tej instancji, na dalszy jej przebieg. Tak więc, jeżeli ktoś nie chce oglądać jakichś spoilerów właśnie z instancji, no to radziłbym się zastanowić, czy oglądać ten materiał. A na dzisiaj to już niestety koniec, tak jak już mówiłem. Żegnam się z wami naprawdę bardzo, wręcz ekstremalnie serdecznie. No i zapraszam do moich kolejnych materiałów.